Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Kościół w Polsce zachował się w trakcie kryzysów ostatnich 2 lat. Zapraszam. Najpierw spojrzymy, jak Kościół się zachował, później powiem, jak uważam, że powinien był się zachować, a na końcu spróbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego zachował się właśnie tak, a nie inaczej. A więc punkt pierwszy. Jak się Kościół zachował? Oczywiście w wielkim uproszczeniu. Najpierw w pierwszej fazie tych współczesnych kryzysów, mniej więcej 2 lata temu, gdy wybucha powszechna panika na wieść o zbliżającym się zdrowotnym zagrożeniu, ludzie rzucają się do sklepów, wykupują zapasy papieru toaletowego, panikują z dnia na dzień, rząd ogłasza zupełnie inne rzeczy, nikt do końca nie wie, co się dzieje, a więc czas wielkiego zamieszania. Co wtedy Kościół robi? Na początku, w pierwszej fazie, nic szczególnego, to znaczy po prostu jako tako dostosowuje się do restrykcji państwowych. Już po 2-3 tygodniach zaczynają się pojawiać sceptyczne głosy co do tego, czy faktycznie należało panikować aż tak bardzo w tej sytuacji. Natomiast co robi Kościół w pierwszej fazie pandemii, powiedzmy tak, ten pierwszy rok tego naszego współczesnego kryzysu? Otóż Kościół wcale nie podchodzi na sposób spokojny, wyważony do tego, co się dzieje. Jakie mamy reakcje? Na przykład wypowiedź prymasa Polski, arcybiskupa Polaka z 6 kwietnia roku 2020 dla Radia Z. Będzie ta wypowiedź podlinkowana również w opisie tego materiału. Swoją drogą skomentowałem wtedy od razu tą wypowiedź w rozmowie na mediach narodowych. Natomiast nie mogę znaleźć teraz tej wypowiedzi. Nie wiem, czy media ją usunęły. Ona była zatytułowana coś w stylu "Masoński duch w wypowiedzi arcybiskupa Polaka". Ale to tylko na marginesie. Cóż arcybiskup wtedy mówi jako prymas Polski? Czy namawia do tego, żeby patrzeć na Pana Jezusa i żeby z wiarą podejść do całej sytuacji, żeby nie panikować? No nie. Arcybiskup mówi: mam nadzieję, że minister Szumowski nie zniesie ograniczeń co do liczby osób w kościele. To było wtedy 50 osób w kościele. A więc mowa jest już o pewnych rozluźnieniach. Rząd sam myśli już o tym, żeby luzować pewne obostrzenia. Natomiast prymas Polski mówi: nie, mam nadzieję, że minister zdrowia na to nie pozwoli. Zasadniczo, oczywiście są zawsze jakieś wyjątki, natomiast co do zasady, ten głos Kościoła w tej pierwszej fazie to jest właśnie mniej więcej ten głos arcybiskupa Polaka. To jest przykład trochę już bardziej ekstremalny, powiedzmy głos taki, który ogólnie dociera do wiernych, może jest ten jeden krok wcześniej, ale to jest zasadniczo głos taki: wirus to jest straszliwe zagrożenie, wielka tragedia, koniec świata, wirus. Środki zapobiegawcze, usuwamy wodę święconą, unikamy siebie nawzajem, dystans społeczny i tak dalej. Ewangelia moim zdaniem ustępuje tam miejsca pandemii i sanitaryzmowi. W przekazie praktycznie ginie ten przekaz nadprzyrodzony, pojawia się przede wszystkim właśnie troska o zdrowie. Wtedy też pojawiają się te informacje, że księża nie chcą chodzić z sakramentami do osób chorych. Pojawiają się te informacje, że księża zostawiają najświętszy sakrament, z którym idą do chorego na progu domu, jeśli ktoś jest na kwarantannie, i on ma sobie sam go wziąć z tego progu i przyjąć. Tego typu głosy, tego typu informacje docierają do wiernych z całej Polski. A więc ewidentnie jest to przekaz taki: panikujemy dalej, panikujcie razem z nami, bójmy się, bądźmy niezwykle ostrożni. Brak przekazu nadprzyrodzonego, przekaz czysto doczesny i to jednocześnie przekaz taki pełen strachu, przerażenia. Oczywiście, że jest to ogromne uproszczenie, natomiast myślę, że każdy, kto pamięta ten czas, mniej więcej tutaj się ze mną
zgodzi. Ja, tak jak powiedziałem, wypowiedź biskupa Polaka podlinkuję. Jeśli ktoś ma tutaj inne doświadczenia z tego czasu, to jak najbardziej proszę o pisanie o nich w komentarzach. To też są cenne świadectwa o tych kapłanach, na przykład, którzy reagowali w sposób inny. Byli tacy kapłani, byli nawet biskupi, którzy wyrażali się dosyć sceptycznie o tej panice, która wtedy wybuchła, natomiast były to faktycznie raczej wyjątki. W drugiej fazie, czyli już te teraz nasze czasy obecne, są to czasy głębokich podziałów. Zgodnie z tym, co Klaus Schwab przedstawia w swojej książce Wielki Reset, odsyłam tych, którzy jeszcze nie wiedzą, o czym mówię, do mojego materiału Wielki Reset Klausa Schwaba. To jest rzecz kluczowa, żeby zrozumieć, o czym Klaus Schwab tam pisze. Oczywiście, że nie jest on jedynym twórcą tej idei, natomiast on po prostu napisał książkę, w której opisuje po prostu jasno i wyraźnie, do czego trzeba dążyć, do czego trzeba zmierzyć, co trzeba zlikwidować, jak należy wykorzystać też ten kryzys pandemiczny do tego, żeby stworzyć faktycznie nowy, według niego lepszy świat. Klaus Schwab, pamiętamy, założyciel Forum Ekonomicznego w Davos, a więc człowiek niezwykle wpływowy. No i w tym, zgodnie z tą wizją Klausa Schwaba, potrzeba tworzyć wewnątrz społeczeństw napięcia, potrzeba kryzysów, potrzeba takiej wojny plemiennej wewnątrznarodowej po to, żeby wyzerować poczucie tożsamości wewnątrz narodów, po to, żeby po ich zniszczeniu można było tworzyć to nowe, wielkie, kosmopolityczne społeczeństwo. Bez wątpienia to jest element takiego jego planu, czy takiego wielkiego planu tworzenia coraz to bardziej kierowanego, bardziej zdominowanego społeczeństwa. Bez wątpienia jest to korzystne dla tych wielkich korporacji, tak po prostu na zdrowy rozsądek. Jest to dla nich niezwykle korzystne, aby mieć słabe państwa, aby państwa były wewnętrznie skłócone, bo takie państwa łatwo jest później dominować. O tym mówi pan Ziemkiewicz bardzo, bardzo ciekawie, gdy mówi o tym, że faktycznie jeszcze 50 lat temu nikt nie myślał, że totalitaryzm można sprywatyzować. A faktycznie to się teraz dzieje. To znaczy mamy wielkie korporacje, które próbują zdominować również państwa narodowe, czy w ogóle po prostu państwa, uczynić je coraz słabszymi po to, żeby właśnie sprawować tą władzę. I to faktycznie władza tych wielkich korporacji jest ogromna. W świecie informacji 70% wszystkich treści informacyjnych jest w rękach tych samych dwóch największych korporacji. A więc bez wątpienia korporacje rosną na takich nowych, wielkich władców i myślę, że nie ma w tym nic wielce kontrowersyjnego, że stwierdzimy, zaobserwujemy, że w interesie tych korporacji jest, żeby państwa nie stawały im na drodze, żeby nie próbowały jakoś tam robić rzeczy po swojemu, że dużo wygodniej jest z punktu widzenia takich korporacji mieć słabe, bezwolne, skłócone wewnętrznie państwa, które można swoją wolę narzucać. Dobrze to pasuje do wizji Klausa Schwaba i bez wątpienia jesteśmy przynajmniej po części świadkami właśnie takiej walki tych wielkich korporacji, które próbują rozbijać wewnętrznie społeczeństwo. Tu przyczyny też mogą być różne, bo dobrze wiemy, że algorytmy Facebooka, YouTube'a są skonstruowane w ten sposób, żeby prezentować treści, które wzbudzają duże emocje, bardzo często treści negatywne właśnie, podane w ten mój sposób, czyli wewnątrz mojej bańki informacyjnej, tak żeby to było dla mnie zjadliwe z jednej strony, ale oburzające z drugiej strony. Czyli to musi być komentarz kogoś z mojej strony barykady, ale o czymś strasznym z zewnętrznej strony barykady. Takie informacje dopływają, krążą wewnątrz w bańkach informacyjnych. One krążą, one przywiązują widza do danego medium, one nakręcają go emocjonalnie, co sprawia, że on z niego korzysta, a to tworzy właśnie bańki informacyjne, plemiona, które między sobą się żrą. To jest dla takiej wielkiej korporacji informacyjnej, to jest rzecz niezwykle korzystna, no tak w cudzysłowie, tak, ale tworzy to dla nich jakieś zyski, jednocześnie rozbija te państwa, tworzy wewnątrz państw plemiona, które już nie poczuwają się do tej samej
tożsamości. No i teraz jesteśmy świadkami naprawdę głębokiej wewnętrznej wojny, głębokich podziałów w społeczeństwie. Wraz z segregacją sanitarną, czyli tym prawnym dzieleniem ludzi, które cały czas gdzieś tam krąży po świecie i przyjmuje różne formy, wchodzimy w zupełnie nowy etap, jeśli chodzi o tworzenie takich plemion w ramach społeczeństw. Więc mamy zupełnie nowy poziom podziałów. Poziom, który już prowokował wielokrotnie do przemocy po obu stronach. Ludzie potrafili się pobić w sklepie na ulicy, dlatego że jeden miał maseczkę, drugi nie miał. I to faktycznie ta agresja zdarzała się po obu stronach. A więc społeczeństwo jest w stanie paniki, w stanie takiego głębokiego przerażenia, w stanie bardzo głębokich negatywnych emocji, złości i gniewu jednych na drugich. Żyjemy w czasie bardzo głębokich podziałów, w czasie, który może zaważyć na istnieniu w ogóle naszego państwa, może zniszczyć tożsamość Polaków do tego stopnia, że nie będą w stanie w ogóle tworzyć już jednego państwa. Bez wątpienia idzie to w tą stronę. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Natomiast bez wątpienia mamy tutaj zupełnie nowy poziom takiej wojny plemiennej, tworzenia takich podziałów. Podziałów nieracjonalnych, podziałów, które bazują właśnie na emocjonalnych informacjach, na emocjonalnych reakcjach, właśnie na tych, które są, krążą w tych bańkach informacyjnych, gdzie to zawsze ktoś z mojej perspektywy przedstawia w nienaturalnie złym świetle tych z innej perspektywy. Czyli jest to sytuacja szalenie niebezpieczna. Jak się w tej sytuacji zachowuje Kościół? Czy Kościół wzywa tutaj do spokoju, do racjonalnego rozważania sytuacji? No nie. Kościół w zasadzie przyjął po prostu narrację taką rodem z WHO i ONZ-u, które są to organizacje, które oczywiście promują aborcję, a więc które są ewidentnie niekatolickie, ewidentnie niezgodne z katolicką nauką. Tutaj Kościół przemawia jako całość ewidentnie jednym głosem właśnie z takimi wielkimi organizacjami i wpisuje się bardzo dobrze w to, co Klaus Schwab opisuje jako to, co ma się stać. Dlaczego tak twierdzę? No, co robi w tej chwili hierarchia kościelna? Pomimo tego, że Kongregacja Nauki Wiary zadeklarowała, że nie może być nikt poddany takiemu imperatywowi moralnemu, żeby przyjąć szczepionkę, która wzbudza moralne wątpliwości, a więc która ma jakiś związek z aborcją. Natomiast pomimo tego, że kongregacja sobie tak zadekretowała, akurat ten aspekt jest oczywiście słuszny tego dekretu, pomimo tego, co robi Watykan, Watykan nieustannie promuje szczepionki, przedstawia je właśnie jako praktycznie jedyny środek do pokonania najważniejszego obecnie kryzysu. Podobnie, jeśli chodzi o całość takiego przekazu, który płynie do nas z duchowieństwa w Polsce. Są wyjątki wśród księży, zdarzają się wyjątki również wśród biskupów, tacy biskupi, którzy pokazują, że ta segregacja jest czymś niebezpiecznym. Takie wyjątki się zdarzają, są to chlubne wyjątki, natomiast ten taki mainstreamowy, kościelny przekaz jest właśnie taki. Musimy się segregować, musimy uważać, zła pandemia, walczymy, jedynym ratunkiem właśnie to i to. Podlinkuję tutaj również stronę, która zbiera kilka takich informacji wraz z podaniem źródeł, skąd te informacje są. No właśnie, kto, gdzie, jaki ksiądz przekazał jakie informacje, jak ta segregacja się dzisiaj przejawia. Natomiast jak moim zdaniem Kościół powinien był się zachować? Najpierw w tej pierwszej fazie, w tej fazie pierwszej paniki. Jest gdzieś tam zrozumiałe, że na początku nie wiemy jeszcze, co się dzieje. Być może faktycznie nie jest to choroba, która nawet zgodnie z tymi zupełnie oficjalnymi danymi ma śmiertelność na poziomie 2%, a to zgodnie z dzisiejsze dane, tak, to w Polsce 4 miliony osób zakażonych, potwierdzonych przypadków w sumie, w całości, z czego 97 tysięcy umarło, to jest tam 2,3%.
4 miliony osób zakażonych oficjalnie to są te osoby, którym potwierdzono. Natomiast wydaje mi się zupełnie oczywiste, może się mylę, ale że osób, które faktycznie przechorowały COVID-a w tej chwili jest dużo, dużo, dużo więcej. Podejrzewam, że to są wszyscy albo prawie wszyscy w tej chwili w Polsce. Po 2 latach nieustannego przebywania ze sobą jestem przekonany, że większość, czyli przynajmniej ponad połowa Polaków już przechorowała, a myślę, że są to nawet prawie wszyscy, z czego potwierdzonych przypadków zgonów mamy 97 tysięcy, to z tych 4 milionów potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-a, czyli jeśli mamy 36 tysięcy, to jest 9 razy więcej, czyli 9 razy mniej, jeśli chodzi o liczbę procentową tych przypadków śmiertelnych, to znaczy jeśli by liczyć to wobec, w odniesieniu do całości ludzkości, a więc najprawdopodobniej ludności w Polsce, a więc najprawdopodobniej ta śmiertelność jest dużo, dużo, dużo poniżej 1%. No w pierwszej chwili można było o tym nie wiedzieć, można było myśleć, że faktycznie ta śmiertelność to jest tam 10% na przykład i co 10. osoba, która się zetknie z COVID-em, umrze i że być może jest to faktycznie uzasadnione, a więc ta pierwsza reakcja jakiegoś tam wycofania się uważam, że jest jeszcze w miarę racjonalna. Natomiast od samego początku Kościół powinien zachować nadprzyrodzonego ducha. Tu pierwsza reakcja, mam na myśli tydzień, dwa. Natomiast już nawet wtedy Kościół powinien przede wszystkim zachować nadprzyrodzonego ducha. Oferować tą metafizyczną ucieczkę też, pociechę dla swoich wiernych. Czyli wskazywać na to, że drodzy wierni, tak, czasy są trudne, nie wiemy teraz, jak to będzie z tą chorobą. Pamiętajcie przede wszystkim, żeby trwać przy Panu Jezusie. Pamiętajcie, że nie jesteśmy stworzeni tutaj dla tego życia na ziemi. Zachowajmy spokój, zachowajmy ostrożność. Trwajmy tym bardziej przy Panu Jezusie. Wykorzystajmy ten moment trudny do tego, żeby naprawić naszą relację z Panem Jezusem, jeśli coś jest nie w porządku. Prymat tego, co wieczne i oczywiście spokój, który tutaj byłby absolutnie kluczowy. No jak już wspomniałem wcześniej, nic z tego widać nie było. Biskupi jeszcze miesiące po mówią, nie wolno luzować tych obostrzeń, trzeba jak najwięcej obostrzeń, trzeba jak najbardziej pilnować i nic nie wolno tutaj zmieniać, ludzi do kościoła wpuszczać nie wolno. To był przez długi czas taka była narracja kościelna przez długi czas. Później z czasem ona trochę się zmieniła, jeśli chodzi o te limity. Były głosy ze strony hierarchów kościelnych, żeby wpuszczać tych ludzi trochę bardziej do kościoła. Natomiast również nie bardzo brzmiała tam ta motywacja nadprzyrodzona. Nie brzmiało tam jakoś to tak bardzo, bardzo wyraźnie. To znaczy przez cały czas to wszystko wydawało się, że się kręci gdzieś tam po prostu wokół takich codziennych spraw. No i właśnie w tym czasie takiego wielkiego zamieszania Kościół mógłby wykonać to, do czego jest powołane, czyli być taką ostoją pewności, zdrowego rozsądku, no, wiary. Tego mógłby dawać przykład tego, że nie żyjemy tutaj dla tej ziemi, że zachowujemy spokój, bo wiemy, gdzie jest nasza ojczyzna. I ta okazja została absolutnie niewykorzystana. Kościół zagubił się zupełnie w doczesnych sprawach, nie zajmował się tymi wiecznymi. Właśnie te przypadki zostawiania Najświętszego Sakramentu na progu, odmawiania wizyt duszpasterskich u osób chorych, tak? Czyli ten przekaz, moje ciało ważniejsze niż twoja dusza, ja nie przyjdę do ciebie, bo ty jesteś chory. Takie przypadki faktycznie wtedy były. Ten przekaz płynął nieustannie ze strony Kościoła i to jest przekaz tragiczny. Prymat tego, co wieczne, oznacza również prymat sakramentów, czyli walka o to, żeby wierni w ten czy w inny sposób mieli do tych sakramentów dostęp. To również jest konieczne. Oczywiście może być taka sytuacja, jak wspomniałem, w pierwszej chwili, gdy faktycznie nie wiadomo było, o co chodzi, uważam to za jakiś sposób uzasadnione, że nie wiemy, dobrze, wstrzymujemy się, czekamy, jest to faktycznie czas jakiejś niepewności. Natomiast od samego początku ten duch nadprzyrodzony powinien być zachowany i od razu jak najszybciej należało praktykować pokazywać prymat tego, co wieczne, właśnie poprzez to, że my jesteśmy gotowi udzielać sakramentów nieustannie, że chcemy te sakramenty, żeby te sakramenty były do dyspozycji wiernych.
No i również spokój i zdrowy rozsądek tutaj bardzo byłby potrzebny. To znaczy Kościół tak po prostu wszedł w taką paniczną narrację, która panowała w tym świecie. I tutaj jakby przechodzimy już do tego drugiego etapu, czyli tego bardziej współczesnego, gdzie Kościół po prostu przejmuje taką narrację w większości swoich przedstawicieli, przejmuje taką oficjalną narrację prezentowaną przez eurokratów i przez ONZ. Taką narrację, że to jest największa katastrofa, największy kryzys, teraz tylko z tym musimy sobie poradzić i jakby zupełnie rzeczy duchowe schodzą gdzieś tam na trzeci plan. No to widać dosłownie, jeśli nie odwiedzam chorych dlatego, że mogę się zarazić, no to znaczy, że dla mnie ważniejsze jest to życie doczesne niż troska o dobro dusz. Jak należałoby teraz ten spokój pokazywać? Oczywiście Kościół powinien teraz wskazywać na to zagrożenie, jakie jest ewidentne, tak, tego podziału, głębokiego podziału społeczeństwa, tej głębokiej nienawiści, która się budzi w społeczeństwie, wojny plemiennej, która powstaje w tej chwili w społeczeństwie. I Kościół powinien tutaj uczyć tego spokoju, wskazywać, pokazywać ten spokój. No i moim zdaniem jak najbardziej powinien również w tej sytuacji, być może wymagam dużo, ale wydaje mi się, że to byłoby naturalne. Dlaczego Kościół, posiadając własne uniwersytety, własne instytuty, dlaczego Kościół nie powołuje na przykład własnych zespołów eksperckich? Nie mam na myśli księży, którzy się czymś zajmują naukowo, tylko po prostu ekspertów. Dlaczego Kościół nie stworzy, czy to na poziomie watykańskim, czy nawet na poziomie polskim? Przecież mamy tutaj nasz katolicki uniwersytet. Dlaczego on nie zostanie na przykład oddelegowany do tego, żeby powołać komisję ekspercką do zbadania na kwestii, które są faktycznie trudne, które są faktycznie nieoczywiste, które to wtedy Kościół miałby się na co powołać. To znaczy, na przykład, jeśli by ten zespół ekspercki doszedł do wniosku, że te ograniczenia, lockdowny są nieskuteczne i lepiej iść w inną stronę, lepiej wybrać model szwedzki, ostatecznie też na przykład teraz wybrany przez Izrael, po tym jak już wszyscy tam się zaszczepili, to oni też postanowili nagle nabrać odporności stabnej. Na przykład, gdyby te zespoły eksperckie faktycznie na poważnie zrobione, nie tylko po to, żeby oni mają nam coś powiedzieć, co my chcemy usłyszeć, tylko faktycznie taki zespół ekspercki powołany, gdyby to były nazwiska naukowców konkretnych, którzy się podpisują, jest to jakiś konkretny głos, w którym episkopat może przyjść do rządu i powiedzieć, no zobaczcie, my mamy takie i takie i takie wyniki takich i takich badań. Uważamy, że lepiej było zrobić w ten i w ten sposób i prosimy na przykład o zniesienie ilości ograniczeń miejsc w kościołach. Czy w ogóle prezentowanie tego po prostu jako pewnej alternatywy. Uważam, że Kościół jak najbardziej powinien był coś takiego robić. W czasie takiego zamieszania, w czasie takiej niepewności wydaje mi się, że byłoby to jak najbardziej na miejscu i Kościół jako całość bez wątpienia posiada do tego środki i możliwości. Oczywiście, że ludzie po drugiej stronie barykady, to drugie plemię, które walczy nieustannie z Kościołem również, no, traktowałoby to, o, jak to tak może być, że Kościół miesza się w te sprawy państwowe i jak to tak może być. Nie ulegajmy jakimś takim okrzykom i kamieniom rzucanym w takiej wojnie plemiennej. Właśnie o to chodzi w tym, żeby spokojnie, racjonalnie argumentować. Mamy konkretne wyniki badań, to i to wskazuje na to i na to. Proszę, odnieście się, niech ci eksperci się do tego odniosą. Byłby to jakiś konkretny głos właśnie w obronie zdrowego rozsądku. Mógłby być to głos w obronie zdrowego rozsądku, w obronie pewnego spokoju, w obronie człowieka, w obronie całego narodu, w obronie po prostu swoich wiernych. Kościół w ten sposób mógłby wiernych bronić również przed zagrożeniami zarówno materialnymi, jak i duchowymi, bo ta wojna plemienna i ten strach, ta niepewność, to co się dzieje, to co przeżywamy, jest to zjawisko szalenie niebezpieczne, gdy
mówi się rzeczy, które za chwilę się zmieniają. Te słynne wypowiedzi na początku ministra Szumowskiego. Nie wiem, po co ludzie noszą maseczki, nic nie dają, później obowiązek maseczek. Tak samo ta ciągła zmiana informacji a propos szczepionek. Najpierw ci zaszczepieni w ogóle nie będą chorowali, później jak się okazuje, że chorują, no to tak wprawdzie chorują i przenoszą tak samo, ale będą za to przechodzili tą chorobę lżej. Co też jakby do końca potwierdzone tak naprawdę nie jest, to znaczy no tak się w tej chwili mówi. W każdym razie chodzi o to, że ta narracja cały czas się zmienia, cały czas się mówi coś innego. Jest to takie ogromne zamieszanie i to jest sytuacja, w której można stracić fundamentalną wolność. Podstawa wolności to jest to, żeby móc powiedzieć, że 2 plus 2 równa się 4. Podstawa wolności to jest to, żeby powiedzieć, że ale słuchajcie, skoro najpierw mówicie, że maseczki nie są potrzebne, a później nakładacie ten obowiązek, no to coś jest nie w porządku. To jest pewna podstawa wolności, zdrowy rozsądek, który pozwala zwrócić na coś uwagę. I jeśli od razu zostajemy za to okrzyknięci oszołomami i idiotami, no to znaczy, że coś jest nie w porządku. To znaczy, że społeczeństwo idzie gdzieś w stronę jakiegoś szaleństwa, jakiegoś obłędu. I tutaj Kościół właśnie powinien działać spokojnie, zdroworozsądkowo. Na przykład właśnie w ten sposób, że tworzy własne komisje eksperckie, naukowe, które prezentują później te tezy i mógłby być to naprawdę głos właśnie takiego spokojnego, zdrowego rozsądku w tym naszym niespokojnym i niezdroworozsądkowym świecie. Teraz próba analizy. Skąd to się wzięło? Moim zdaniem przede wszystkim należy stwierdzić, że wzięło się to z upadku nadprzyrodzonego ducha. Moim zdaniem jest to taka pierwsza podstawowa teza, którą należy wysunąć. Skoro Kościół w całym tym kryzysie praktycznie w ogóle nie potrafił wejść na tą płaszczyznę nadprzyrodzoną. Drodzy wierni, w tych trudnych czasach gromadźmy się wokół Pana Jezusa. Zachowajmy spokój w sercach. Pamiętajmy, że jesteśmy stworzeni dla tego innego świata. Zadbajmy o to, żeby nasze dusze były czyste. Zachowujmy spokój w sercach w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Ten przekaz absolutnie nie istniał. Podstawowy, kluczowy, fundamentalny przekaz. Moim zdaniem z punktu widzenia Kościoła właśnie w takiej sytuacji. Ten wyjściowy, te kwestie edukacyjne, w sensie tworzenie komisji eksperckich, to jest rzecz już trudna, bardziej wymagająca, moim zdaniem w zasięgu Kościoła, ale powiedzmy, że trudniejsza. Natomiast to powinna być absolutna podstawa. Od tego powinno się w ogóle zacząć, a tego aspektu w ogóle nie było. Nie tylko na początku, ale praktycznie przez całe 2 lata trwania tych naszych kryzysów. I to jest moim zdaniem niezwykle przerażające. To wskazuje na to, że tego nadprzyrodzonego ducha bardzo brakuje, że Kościół w momencie kryzysu potrafi tylko zajmować się doczesnymi sprawami i tylko wzywać do tego, że tak, tak, chowajcie się, zakładajcie maseczki, nie spotykajcie się, tak, 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 powtarzać to, co cały ten świat mówi. To w praktyce robił Kościół przez cały ten czas kryzysu, powtarzał to, co ten świat mówi, co ten główny, mainstreamowy, światowy przekaz mówił. No i Kościół, który to robi, oblubieńca Chrystusa, filar i podpora prawdy, ta boska instytucja potrafi tylko naprawdę powtarzać to, co ten świat mówi w obliczu tych kryzysów, tych zagrożeń, tych niebezpieczeństw. Jest to przerażające i moim zdaniem przede wszystkim świadczy to o tym, że Kościół zupełnie zapomniał o swoim nadprzyrodzonym powołaniu i zajmował się tylko doczesnymi sprawami. I to sprawia, że w momencie kryzysu potrafi to robić tylko to. Tylko zajmować się doczesnymi sprawami, tak jak potrafi. Skąd się bierze taki upadek nadprzyrodzonego ducha? Co mam na myśli może najpierw przez upadek nadprzyrodzonego ducha? No właśnie to, że duchowieństwo nie zajmuje się tym, co najważniejsze, czyli kwestiami nadprzyrodzonymi, czyli kwestią wiecznego zbawienia, cel, środku, kwestiami środków prowadzących do tego celu, czyli przede wszystkim sakramenty święte, msza święta. W ogóle pojęcie nadprzyrodzoności, to, że ten cel przerasta naszą ludzką naturę, że do tego potrzeba wszczepienia w Chrystusa, czyli łaska uświęcająca, niebo, sakramenty święte, msza święta, to, co nadprzyrodzone w życiu ludzkim, to niejako zupełnie jakby staje się rzeczą zupełnie trzeciorzędną w dobie tego kryzysu.
Dlaczego było rzeczą drugotrzeciorzędną w dobie kryzysu? Ano dlatego, moim zdaniem, że w ogóle w życiu Kościoła stało się rzeczą drugotrzeciorzędną. Nie jest to aż tak nic nowego, że takie rzeczy się dzieją, że takie kryzysy w Kościele nastają. Często upadki moralne powodują, że no siłą rzeczy, tak? Duchowieństwo nie może się zajmować rzeczami nadprzyrodzonymi, bo jest pogrążone w jakichś upadkach moralnych, w jakichś grzechach. To tak było chociażby w czasach renesansu. Oczywiście, że nie można mówić o nadprzyrodzonym duchu wtedy, kiedy większość kleru jest zepsuta moralnie. Czy to jest dzisiejszy przypadek? Bez wątpienia mamy bardzo poważne problemy moralne w Kościele. Kwestie pedofilii, czy mafii, która dosłownie tą pedofilię w Kościele ukrywa. Bez wątpienia takie problemy są. Natomiast moim zdaniem one nie wystarczają do tego, żeby wyjaśnić całość tego zdarzenia. Dlaczego? Dlatego, że takie upadki moralne, one paraliżują działanie poszczególnych osób. Natomiast bez wątpienia nie żyjemy w takiej sytuacji, gdzie teraz większość księży w Polsce jest w jakiś sposób umoczona w jakieś moralne nieprawości. Bez wątpienia jest bardzo wielu dobrych, zwykłych, normalnych, pobożnych na swój sposób księży. Bez wątpienia wielu również tych takich publicznie występujących księży to nie są osoby, które w jakiś sposób byłyby zdeprawowane. Tak? No są to po prostu księża, którzy starają się pracować tak, jak potrafią. Moim zdaniem twierdzenie, że to właśnie upadki moralne sprawiają, że Kościół dzisiaj nic zrobić nie potrafi, moim zdaniem jest nieadekwatne. To znaczy, żeby tak było, no musielibyśmy być świadkami naprawdę takiego zepsucia moralnego na poziomie 90% duchowieństwa. Myślę, że nic na to nie wskazuje, że jest w tej chwili aż tak źle. Dlatego uważam, że należy szukać przyczyny również gdzie indziej. Te upadki mają gdzieś tam jakieś swoje znaczenie, szczególnie wśród tej wyższej hierarchii kościelnej. Myślę, że koniecznie trzeba dodać jeszcze motywację teologiczną. Co mam na myśli? No, gdy mówimy o tym, że Kościołowi zabrakło w tym wszystkim tego nadprzyrodzonego ducha, no to należy zapytać się, no dobrze, jak było wcześniej, jak było przed tym kryzysem? Czy faktycznie był ten nadprzyrodzony duch? No nie było go. Właśnie, czy tylko dlatego, że nie wiem, ten i ten ksiądz żył źle? No nie. W powszechnej teologii Kościoła tego nadprzyrodzonego ducha nie było. I tutaj odpowiedzią znowu, kolejnym istotnym elementem odpowiedzi jest herezja modernizmu. Mówiłem już o tym wielokrotnie, że herezja modernizmu jest herezją naturalistyczną, czyli herezją, która neguje wszystko to, co nadprzyrodzone. Sprowadza to, co nadprzyrodzone do tego, co przyrodzone. Według herezji modernizmu to już nie jest tak, że człowiek jest powołany do tego, żeby stać się uczestnikiem boskiej natury, żeby wejść do nieba. Chrystus według modernistów nie jest już Bogiem, tylko i wyłącznie Chrystus jest człowiekiem, który rozpoznaje, jak wielkim i wspaniałym jest człowiek, jak bardzo przebóstwiony on jest i teraz objawia człowiekowi człowieka, czyli objawia nam, jak to wielkim tworem jest człowiek. A więc wyjątkowe uczucia religijne Pana Jezusa sprawiają, że on poznaje, kim jest człowiek i nam to objawia, podobnie jak inni przywódcy religijni. Tak to widział pierwotny modernizm. Ten modernizm zostawia głębokie ślady w Kościele. On w czystej postaci prawie, że już nie istnieje, natomiast istnieje w postaci rozwodnionej, zostawia pewne ślady i tymi śladami jest między innymi to, że we współczesnej teologii praktycznie nie istnieje to pojęcie nadprzyrodzoności. Praktycznie nie istnieje to pojęcie, że nasz cel jest ponad naszą naturą, że potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, żeby niebo osiągnąć. To praktycznie nie istnieje. Między innymi właśnie dlatego, bo nowa teologia, ta teologia po Soborze Watykańskim II, nie chciała tego, bo była zorientowana lekko już modernistycznie, to znaczy stopniowo, tak, stała pod wpływami modernistycznymi. Odsyłam tutaj do materiałów Modernizm Dzisiaj, Heretycy Soboru Henri de Lubac, czy też Papieże Panteiści o Teilhard de Chardin. To są materiały, które omawiają to, jak te idee wchodzą do Kościoła, jakie one przynoszą skutki. W każdym razie, zostawiając wyjaśnienia, bo to wyjaśniam w tamtych materiałach, skąd to się wzięło, jak to się wzięło, bez wątpienia ta teologia posoborowa nie ma tego aspektu nadprzyrodzonego. On praktycznie nie istniał. To znaczy religia, teologia
po soborze jest w dużej mierze naturalistyczna, nie posiadająca tych kluczowych, nadprzyrodzonych aspektów. Nadprzyrodzoność naszego celu przerasta naszą naturę, a więc potrzebujemy łaski uświęcającej, a więc potrzebujemy sakramentów świętych i mszy świętej jako nadprzyrodzonych środków, które wszczepią nas w Chrystusa. Tych aspektów praktycznie nie ma. Msza święta była przedstawiana jako uczta, jako wspólnotowa modlitwa. Niebo jako coś w zasadzie naturalnego dla nas. Praktycznie każdy ma prawo do nieba, dlatego też nie ma już limbusa w nowej teologii, tylko raczej właśnie wszyscy z automatu idą do nieba. Jeśli ktoś pójdzie do piekła, to musi być to jakiś absolutny wyjątek. Niejako każdy człowiek ma prawo do nieba, tak to mniej więcej jest w tej nowej teologii. Jest to wyraz właśnie naturalistycznej teologii, ten naturalistyczny duch, gdzie wszystko jest światowe. To znaczy, no Pan Jezus objawia nam coś, tak jest Bogiem, ale tak przez analogię. Tak to nowa teologia będzie tłumaczyła, Henri de Lubac czy Teilhard de Chardin to jeszcze bardziej. Oni są źródłami gdzieś tam, z których to wypływa. Naturalizm w teologii wprowadza naturalizm w wierze, czyli w praktyce jest to bezpłodność wiary. Jest to wiara, która jest bezsilna, bo wiara, która tylko tak mówi, że no właśnie, Chrystus objawił nam teraz człowieka, to pisze Jan Paweł II. To oczywiście za Henri de Lubaciem. Jeśli Chrystus tylko objawia nam człowieka, jeśli msza święta jest tylko wspólnotową modlitwą, jeśli niebo nam się należy niejako tak czy siak, to co nam zostaje? Zostaje nam zajmowanie się ziemskimi sprawami. Zostajemy sprowadzeni tutaj na ziemię i zajmujemy się jako tako tymi ziemskimi sprawami. I taki Kościół, który zajmuje się ziemskimi sprawami, on w momencie kryzysu będzie się zajmował dalej ziemskimi sprawami. Dlaczego ma się zajmować właśnie tym wielkim, nadprzyrodzonym powołaniem, tym trwaniem przy Chrystusie, łaską uświęcającą, skoro te rzeczy w teologii posoborowej prawie że nie istnieją, schodzą na trzeci, czwarty plan. A więc moim zdaniem bez wątpienia ogromną częścią wyjaśnienia tego, dlaczego Kościół zachował się tak, a nie inaczej, dlaczego nie zachował spokoju, dlaczego nie zachował rozwagi, dlaczego nie zachował przede wszystkim nadprzyrodzonego ducha w tym wszystkim, dlatego że już nie miał wcześniej nadprzyrodzonego ducha, dlatego że już wcześniej nie miał spokoju i rozwagi, bo modernizm oprócz swojego naturalizmu, o tym warto również wspomnieć, zrodził się z kompleksu wobec tego świata. Odsyłam do materiałów o Henri de Lubac i Teilhard de Chardin. Zrodził się z tego kompleksu wobec współczesnej nauki. O, teraz my jesteśmy zacofani, musimy to jakoś dogonić. I ta herezja modernizmu wtrąciła Kościół w takie kompleksy. Kościół niejako stara się biec nieustannie za modami tego świata. Dlatego ta współczesna ekologia, dlatego w Kościele mam na myśli, dlatego Kościół powtarza dzisiaj po prostu to, co wielkie międzynarodowe instytucje mówią. Dlatego Kościół mówi dzisiaj prawie że to samo, co mówi Klaus Schwab. Bo ci wielcy teolodzy, to jest określenie Jana Pawła II, o Teilhard de Chardin, o Henri de Lubacu, o Ranerze. Bo ci wielcy teolodzy mieli kompleks wobec tego świata, bo oni chcieli biec za ideami tego świata, porzucając teologię katolicką. Porzucili w ten sposób Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mam na myśli tych teologów Henri de Lubac, Raner i Teilhard de Chardin. Oni ewidentnie porzucili Chrystusa, żeby biec za tym światem, a współczesny Kościół biegnie za tamtymi teologami, trochę gubiąc ich treści, trochę ich cenzurując, trochę bardziej ich czasami katolicyzując, ale to są wciąż dzieci tych teologów. Henri de Lubac, Teilhard de Chardin i Karl Raner. Odsyłam do moich materiałów na ten temat heretycy soboru, Henri de Lubac, papieże panteiści, o Teilhard de Chardin, a o Ranerze jeszcze jakiś pewnie nagram. Natomiast w tym kontekście odsyłam również do materiału Modernizm dzisiaj, po to, aby lepiej zrozumieć, co sprawiło, że Kościół w tym współczesnym kryzysie zawiódł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.